Witam serdecznie, słuchajcie. Dzisiaj będziemy zajmować się takim... Dzisiaj premiera. Wzmacniacz w klasie D. Zaraz wam zademonstruję, pokażę mniej więcej, co to takiego potrafi. Będziemy próbować go dzisiaj za chwilkę uruchomić. Oczywiście każdy jeden z kanałów jest mono, drugi jest... Każdy jeden jest mono. Czyli trzeba dwa, żeby był stereo, dławik nawinięty, filtr do dławika, wyjście na głośnik, to jest na tamtą kolumienkę. Tu będzie wejście, na razie jest generator. I teraz kwestia jest tego typu, słuchajcie, potrzebuję ten wzmacniacz dwóch napięć. Jedne napięcie w granicach 7,5–8 V do sterowania scalakiem. Może ja teraz wam pokażę. Momencik. O, mamy. Słuchajcie, tak się prezentuje schemacik. A więc cóż, no, jest na tej zasadzie, że steruje przetwornicą TL494. Ona robi jako modulator PWM-u. W dalszej części jest rozfazowanie dwóch przebiegów, czyli Q1 i Q2 odpowiada za odwrócenie fazy przebiegu. Dioda jest zaporowo do między emiterem a bazą pierwszego Q1, czyli mamy przejście przez zero. Przejście przez zero się odbywa. Ta dioda odpowiada o to, żeby opuścić przebieg, żeby on nie przechodził właśnie przez zero, żeby to nie była zwykła coś ala para, odwrócona para różnicowa. Dobra, mniejsza o to. Słuchajcie, Q3 jest wysterowywany prosto ze scalaka, z zasilania. Dobrze mówię? Z Q2. Sorry, Q3 jest wysterowywany z Q2. Q1 jest Q1 i baza Q2 jest wysterowywana właśnie z wyjścia ze stalaka, czyli z nóżki numer 10. I to jest właśnie specjalnie tak, żeby była jedna połówka przebiegu jest dostawiona D1. Dobra. Dalej trafia to na MOSFETy. IRF 540, u mnie akurat 250, IRFP. No i cóż, i tutaj możemy podać do 100 V na dwie, bo to jest nie, zasilanie nie jest symetryczne. Kondensatory są wstawione na 100 V, także więcej niż 100 V nie możemy dać. Czyli już wiemy, że tu można pominąć, że tak powiem, RMS. Słuchajcie, we wzmacniaczu w klasie D nie mamy RMS-u. RMS dopiero jest na głośniku, na wyjściu. Tak to mniej więcej wygląda. Tu jest płyteczka wykonana. Końcówka mocy 500 W. Słuchajcie, żeby nie było 500 W, to może nie wyjdzie tyle, że to jest 500 W. Jeśli pojedynczym zasilaniem to zasilamy niesymetrycznie, czyli jak ja tutaj będę pchał na nią 84 V maksymalnie. Na początku dla testu zrobimy sobie, bo tutaj mam taki symetryczny zasilacz, zrobimy sobie plus i 0, to będziemy mieli 43 V. 88 było między minusem a plusem. No dobra. Czyli jednym słowem... Gdzie ta kamera jest? O! Jednym słowem dzisiaj próbujemy ją przetestować. Jedne napięcie, tak jak mówiłem, zasilanie scalaka 8 V. Czyli tutaj sobie puścimy z zasilacza warsztatowego. Tu będziemy mieli minus. Tu będziemy mieli plus. O, od razu się kurde wykłada mi. Dobra. Słuchajcie, już coś słychać w głośniku. Tu podamy sobie sygnał z generatora. Minus do minusa. Tutaj mamy wejście. Mamy wyjście tu podpięte. Ale sprawdźmy sobie na początku przebiegi, jak to wszystko wygląda na oscyloskopie. Może ja spróbuję jeszcze jakoś tutaj przestawić. A może będzie widać? Może widać.
A więc tak, podłączmy się pod... Moment, gdzie ta sonda? Za dużo się robi, nie lubię jak jest tyle na stole. Nie wiadomo za co się złapać w razie jakby pożaru. Nie no, żart. Zobaczmy sobie jak wyglądają przebiegi tego generatora. Prostokąta, znaczy to jest akurat trójkąt. O, zobaczcie, zmniejszmy sobie. O, już coś zaczyna być słychać. I teraz tak, co my tutaj widzimy, słuchajcie. Ano widzimy, zero jest na samym dole i tylko górny przebieg, nie? Ale bez tego wypełnienia, a musimy sobie zafalować nim. Czyli co? Podłączmy, nie podłączę w ten sposób, żeby odwrócić te przebiegi. Tu mamy jeden przebieg do bramki drugiego tranzystora. Drugi przebieg. Jakiś taki ząbek jest delikatny, ale to nie szkodzi przy zerze. Przez zero nie przechodzi. O, amplitudę zwiększyłem. Tak, żeby nie przechodziło na przestery, nie? I teraz podłączmy sobie zasilanie końcówki mocy już tranzystorów. Czyli przyłóżmy sobie ten sam plus, te 9 V, 8 V w tej chwili. Do plusa. Głośnik nie przerabia, albo filtr nie przerabia. Zaczyna przerabiać od 10 Hz. Czekajcie, sonda. Minus. Plus. Hz. Teraz dopiero podłączyłem zasilanie. Moment, końcówki mocy. O. 10 Hz. Membrana pracuje jak silnik, tak jak w tamtym. Słuchajcie, to już ma konkretną moc, a zasilam tylko 8 V. Koniec mocy, nie? Czyli tak można uznać od 10 Hz, a maksimum... No filtr wycina przy... Już tutaj jest sieczka. Przy 10 kHz, słuchajcie. Dobra, no i nie ma co tutaj się mordować z tym. Odpinamy sobie, słuchajcie, generator, odpinamy sobie tutaj zasilanie i będziemy teraz próbować zasilić te stopnie mocy z tego zasilacza tutaj. Na początek damy 40 V, czyli to będzie nasz minus. To będzie nasz minus. Aż się boję. Normalnie aż się boję. To będzie nasz minus. Uła. Czekajcie, bo kurczę, ten groch to już trzeba go będzie zaraz zatemperować niedługo. Tu się skończyła cena. Cena się skończyła. Jeszcze jest trochę, mam jeszcze jedno. A plus to damy tu, z drugiej strony, do plusa. No, jestem chory na decybele. Nie no, żart. Ktoś ostatnio tak podkreślił. Słuchajcie, mała płytka, to żeby nie ten zasilacz, to by to było wszystko małych rozmiarów. A zobaczymy jeszcze dzisiaj, jak to zagra przy 100 V. 100 V, czyli 50 V na połówkę. Czyli możemy sobie przeliczyć sobie skuteczność, można liczyć 50, 100%. 50
na połówkę. Czyli mamy tak, wyjście sinusa 50 razy 50 podzielimy sobie przez 4, 625 watów mocy wyjściowej z tego, z tej zabaweczki. No dobrze, podłączmy sobie najpierw może zasilanie 40 V, 45 V, czyli 20 na... No, na wyjściu nic nie ma, głośnik cały, nie wypchnęło. Ok. Podłączmy sobie teraz przy zasilanie inwertera, bo to jest to samo co falownik. Mocy nabrało. Dobra. Ściszmy generator. Dajmy tutaj z 100 Hz. Bas. I podłączmy zasilanie. No, jest moc. Powiem tak, ściany rusza. Zimne. Ale można dowalić. Przerażające. 44 herce. Wszystko chodzi. Dławik gorący, znaczy letni. Tranzystory letnie. Ła. Dobra. Wyłączmy generator. Odłączmy stopień mocy. Rozładujmy go może, co? Niech jeszcze pochodzą kondensatory. W takim razie wszystko ciepło. Znaczy dławik jest, tylko w dławik ciepły jest. Reszta jest zimna. W takim razie rozładowujemy te kondensatory, słuchajcie. Jeszcze musimy tutaj przez żarówkę to rozładować, bo to jest takie... mało, że tak powiem, bezpieczne. Ok. O, jeszcze się zaświeciła przez moment. Jeszcze się świeci. Dobra. Robię zwarcie na tym, na kondensatorach może. No. Już nie ma. Dobra. I teraz podłączamy 84 V zasilania, czyli kondensatory są na 100 V, nic się nie powinno zadziać. I w tej chwili już będziemy mieli 600 W praktycznie na niej. Będziemy mogli z niej wydusić 600 W. Oczywiście kable są podwójne, bo za mały przekrój 2,5, czyli tutaj piątką trzeba przylutować przynajmniej 5 mm kwadrat. 4 mm, ale to jest tak na styk, te 4-5 mm kwadrat. Bez radiatora, pamiętajcie, że jeszcze na razie radiatora nie ma. No, mocy przybywaj. A może by tak przez żarówkę to podłączyć? Najpierw. Dobra, ściszmy tylko generator. Ok. Żeby nie było tutaj jazdy. No, pomiędzy mam 100 V. Łożesz, kurde. Osiemdziesiąt herców. Czterdzieści, trzydzieści, ale trzęsie. Ja.
damy mu trochę popracować, co? Dławik gra! Dobra, ściszamy. Wyłączamy napięcie 80 V. Bo ręko nie dotknę teraz. Niech sobie się wygra z kondensatorów. Jeszcze trochę. Sprawdźmy, jaka jest temperatura. Tranzystory zimne. Dławik gorący. Oj, oj, oj. Trzeba będzie grubszym drutem nawinąć, bo nawinąłem tylko jedynką. I się trochę nagrzewa, a jest 18 zwojów na tym amidonku. Tu mam drugi kanał identyczny. Ta sama pojemność. Na razie jest... Nie kleiłem tych amidonków, bo jeszcze będzie trzeba pewnie przewinąć je grubym drutem, no. Żeby uzyskać 35 mikrohenrów. Milihenrów, nie mikrohenrów, sorry. Milihenrów. No, ale mamy 500 watów, słuchajcie, które się mieści praktycznie w kieszeni. Zobaczymy, jak to gra. Disco Polo, disco z pola. I słuchajcie, tutaj zamiast tego musimy wziąć kabelek. Się podpiąć tu pod wyjście odtwarzacza, ściszyć go najpierw. Podłączyć się tu pod z wyjściem. Włączam zasilanie. Uwaga. No i co, dowalimy 500 watów? Coś tu się grzeje, ale co to, nie wiem, filtr się grzeje. No, jestem pod wrażeniem, słuchajcie. Jestem pod wrażeniem końcówki mocy. Ale filtr jest gorący, a tranzystory? Tranzystory nie. Jestem pod wrażeniem, słuchajcie. Takiej małej zabawki na jednym scalaku, ale dławik się robi ciepły, no. Dławik się robi gorący. To jeszcze było z kondensatorów. Aj, aj, aj. Dobra, jeszcze sobie niech się wygra z tych kondensatorów. Zróbmy jeszcze jeden myk, bo tutaj może być taki myk, że dołóżmy jeszcze jeden kondensator na wyjście filtrujący, bo jest za ciepły. Tranzystory są zimne, no lodowate, można dać więcej tu nawet mocy. Dobra, odłączam zasilania. Ok, dołóżmy jeszcze jeden kondensator do filtracji równolegle z głośnikiem, bo się dławik nagrzewa bardzo. Zobaczymy, co to będzie. Może będzie miał troszeczkę lżej. To są jeden mikro kondensatory, nie? To na razie na próbę.
Będziemy robić jeszcze tysiączki. Tysiąc watów, 900 będziemy robić, o jeszcze, już w niedługim czasie. A na razie przetestujemy sobie taki prosty wzmacniaczek. Wysterowanie załączone, tu się zapaliła diutka. O, będzie widać. Już coś słychać w głośniku, ale jeszcze mocy nie mam, także ściszam to. I teraz dopiero włączam zasilanie 84 V. Zaraz zobaczymy, co tu się dzieje na wyjściu. Delikatny szum, słaby, duży ASR z tych kondensatorów, od tych. Także niestety tutaj szarpnięcie jest potężne, bo to inwerter. No i teraz walimy. Ja pierdziele, ty, można ogłuchnąć. Za małe pomieszczenie do takich mocy. Dobra, jednym słowem, co? Końcówka chodzi. Końcówka chodzi, tylko czas pomyśleć nad inwerterem, nad przetwornicą, nad zasilaniem. Taki delikatny pisk mam w głośniku, jak się rozładowują kondensatory. Mi to się zdaje, że jest za niska częstotliwość taktowania tego. No, fakt, że tranzystory są zimne, ale filtr to trzeba przewijać. Dobra, a na zakończenie, tam żeście się pytali, po co takie rzeczy, po co aż takie wielkie wzmacniacze i po co to wszystko, to jeszcze może taki mały, krótki, rozmazany filmik, który się udało mi tu ostatnio niechcący nakręcić. Do czego służą takie wzmacniacze w klasie D? Bo to jakości to z tego konkretnej nie ma, ale tu chodzi właśnie o moc. Także jeszcze na zakończenie taki taki krótki filmik z wycieczki. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Dobra, dzisiaj będzie scena od kulis, ty. Wrzucimy to na netto. Patrzcie, jaki fajny mikserek. Nie wiem, co będzie słychać. Ale to masz te pierwsze, tak? Fajne. Jest z nami bardzo często, właśnie już chyba nie, trzeci, czy czwarty występ. Dobra, jeszcze będzie koncert, to się przyjdziemy, zobaczymy, jak to słychać. W sumie 2x7 kW, tak? Nie, 2 raki po 7. Jest para. Nie dziwię się, Łukasz to fajny gość. Łukasz ma żonę. 3,5 kilo w basie i 2,5, tak? Nie, 2x2, tak? Ale 4 kilo z górki. Jak to Łukasz zawsze mówi, on jest 3 kilo szóstą, więc jest... To nie będzie, i tak nie będzie nic słychać, i tak nic nie będzie słychać, ta kamera jest taka, którą mamy, o Jezu. Wypadałoby się poruszać. Z tymi bramami! To zobaczymy, co on tu ma. Nie no, nie będę pokazywał komputerów na YouTube. I bardzo serdecznie też! Kochani, bardzo się cieszę, że jesteście tutaj z wami. Tym bardziej, że przyjechał ze mną gość specjalny. Trochę słabo widać na tym ekranie, ale słychać. Skoro grają od 90 roku, 1990, przez 29 lat wypromowali
tyle w przeboju, że podejrzewam, że wszyscy za chwilę będą razem z nimi śpiewać. Już tak idziesz, mogę wszystkich was zaprosić na scenę i razem wszyscy wyśpiewali te przebole, bo są niesamowite, są zawsze starające w to i zawsze pobudzają wszystkich do dobrej zabawy. Mam nadzieję, że teraz też tak będzie. Kto ma ochotę jeszcze zabawić? Kto ma jeszcze siły? Dobra, słuchajcie. A czy znacie tego pana, Mirka? To mówi, że... A pamiętacie, że to jest świetny gitarzysta i w tamtym roku, zagrał też z pionerzami, nie? Dobrze mówię? Pamiętamy te czasy, kiedy w tamtym roku Mirek grał z zespołem The Pioneers i zagrał jednocześnie szanty i grał jednocześnie dyskowo. Czyli człowiek wszechstronny, wspaniali muzycy, niezwykli, ustawiają się, piękni, młodzi, nie. A teraz jest tylko i... Od 29 lat na tej samej gitarze. Patrz, 25 lat gitara i w lepszym stanie niż moja, kurwa. Moja ma 16 lat. Moja starsza. Ale rozumiem, że będziecie z nimi śpiewać trochę. Pomożecie? Tak sobie pozwoliłem zażartować. Pomożecie, odpowiada się, pomożemy. Jeszcze raz. Pomożecie? Pomożemy, dobra, słuchajcie. A zatem jeszcze raz, wielkie brawa i Imperium! No i po imprezie, panowie. Komentarz musi być, nie? Nie, no to żart.